Cześć! W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zrobić magnesy ze zdjęciem. Mogą one się przydać jako prezent dla bliskiej osoby lub być świetną pamiątką z wycieczki. Robicie sobie zdjęcie w wybranym miejscu, później wycinacie i robicie z niego magnes na lodówkę. Zobaczcie, jak to zrobić. Zaczniemy od tego, jak przygotować grafikę. W programie graficznym otwieramy wybrane zdjęcie. W menu szukamy okrągłej ramki. Suwakami zmieniamy jej wielkość, a najeżdżając na zdjęcie możemy zmienić położenie naszego okręgu. Gdy odpowiednio wykadrujemy zdjęcie, zatwierdzamy i przechodzimy do opcji przycięcia zdjęcia. Przycinamy zdjęcie jak najbliżej krawędzi koła. Zapisujemy grafikę. Przechodzimy do programu tekstowego. Z menu Wstaw wybieramy obiekt i wyszukujemy plik, który przed chwilą edytowaliśmy. Klikamy na niego dwukrotnie i w opcjach zmieniamy wysokość i szerokość na powiedzmy 2,7 cm, bo właśnie takie są wymiary kapsla. W taki sam sposób przygotowujemy kolejne zdjęcia i drukujemy plik. Aby zdjęcia były trwalsze, postanowiłam je zalaminować. Gdy macie już wyciętą grafikę, wystarczy ją wkleić w środek kapsla. Jeśli nie macie laminatora, nie martwcie się, spokojnie możecie zdjęcie obkleić taśmą bezbarwną. Wystarczy teraz jeszcze dodać magnes w tylnej części kapsla. Przyklejamy kawałek taśmy magnetycznej. Jeśli nie macie takiej taśmy, skorzystajcie ze starego, nieużywanego magnesu. I gotowe. Mam nadzieję, że pomysł Wam się spodobał. Jeśli tak, zostawcie informacje w komentarzu lub dajcie łapkę do góry. Do zobaczenia!